Witamy bardzo serdecznie Was wszystkich, drodzy Szczerwińskiego Wzgórza, ostatni Matki Bożej Pocieszenia. W tym szczególnym czasie, w którym trwamy, świętując setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, pragniemy też przybliżać jego nauczanie. Nauczanie, które nie tylko głosił jako Jan Paweł II, jako papież, ale także wcześniej jako kardynał. Tutaj, w tym miejscu, pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej koronami papieskimi w 1971 roku wygłosił takie oto przemówienie. Śladem wielu pielgrzymich pokoleń niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę wyrazić moją radość płynącą z faktu, że pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze Czerwińskiej mogłem przybyć tutaj w pielgrzymce z Krakowa. Raduję się, że przybywam w tej pielgrzymce wspólnie z waszym arcypasterzem, naszym dostojnym celebransem, z księdzem biskupem Janem, współpracownikiem biskupiego urzędu, z kapitułą płocką, pułtuską i z całym duchowieństwem, zebranym tutaj tak licznie, przede wszystkim z rodziną salezjańską, z rodziną zakonów żeńskich, wreszcie z całym ludem Bożym. Wszyscy jesteśmy ludem Bożym, a wy, drodzy bracia i siostry, jesteście szczególną cząstką tego ludu Bożego, któremu na imię święty Kościół diecezji płockiej. Prastary to Kościół, jeden z najstarszych na naszej ziemi. Wkrótce będzie obchodził 900. rocznicę swego istnienia. Na zaproszenie prastarego czcigodnego kościoła płockiego przybywam więc, idąc śladem wielu pielgrzymich pokoleń, do Czerwińska i stajemy pośrodku wspaniałej, prastarej świątyni. Wymowa tradycyjnego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Drodzy bracia i siostry, przyzwyczajeni jesteście tutaj do odsłaniającego się obrazu Matki Bożej Czerwińskiej. Obraz ten, który ma tak wspaniałą tradycję i który jest dziełem Syna tej ziemi, Łukasza Złowicza, moim oczom odsłania się po raz pierwszy. Ale patrząc w ten obraz, musimy sobie uświadomić, że przedstawia nam tę, którą tak bardzo czcimy i miłujemy. Tę, której pierwszy dzień życia na ziemi wspominaliśmy w dniu 8 września, zaś ostatni dzień jej życia w dniu 15 sierpnia. Na wielu miejscach. Tę, która jest Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Kiedy patrzymy w jej oblicze, może nam się przypomnieć to, co powiedział do niej Archanioł i to, co ona jemu odpowiedziała. Oto poczniesz i porodzisz syna, nazwiesz imię jego Jezus, Emmanuel, Bóg z nami. Odpowiedziała wówczas, niech mi się stanie według słowa Twego. Stała się w ten sposób Matką Chrystusa i była nią przez wszystkie dni jego życia. Chociaż żyła w głębokim ukryciu. Zwłaszcza wtedy pozostawała w ukryciu, kiedy Jezus objawił się ludziom. Jednakże stanęła przy nim na Kalwarii. Wtedy Matka Boga stała się Matką Człowieka. Z wysokości krzyża wskazał Jezus swego apostoła Jana i powiedział do niej, oto Syn Twój. Janowi zaś, wskazując Matkę, powiedział, oto Matka Twoja. Jako Matka Boga Człowieka, czerpiąc z głębi tajemnicy, bogactwa, które się kryje w słowie Boga Rodzicy, stała się Matką każdego bez wyjątku człowieka, całej rodziny ludzkiej, przez wszystkie czasy i wszystkie pokolenia. To drugi moment, który nam się nasuwa, gdy patrzymy w oblicze Matki Bożej w jej czerwińskim obrazie.
Wreszcie moment trzeci. Wieczernik w Dniu Zielonych Świąt. Od 10 dni apostołowie razem z Matką Bożą trwali na modlitwie, zaleconej im przez Jezusa odchodzącego z ziemi. I oto w dniu zesłania Ducha Świętego, bez żadnych słów, na przedłużeniu macierzyństwa Bożego i macierzyństwa rodziny ludzkiej, stała się Maryja Matką Kościoła.